Radio Wnet, www.wnet.fm. Minęła godzina 7:09, witamy Państwa w poranku Wnet. Jak zwykle poranek zapowiada się ciekawie i interesująco, także ci z Państwa, którzy dzisiaj odpoczywają, nie poszli do pracy, powinni żałować, że nie mogą razem z nami wykuwać, cokolwiek będziemy tutaj wykuwać. Wykuwanie zaczynamy od rozmowy z Ireną Lasotą. Zadzwoniliśmy do Waszyngtonu. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Przełomowa wiadomość w piątek o porozumieniu koreańsko-koreańskim, koreańsko-amerykańskim. Nagle pokój zakwitł na dalekim wschodzie. Czy to rzeczywiście tak wygląda? No, zawsze trzeba poczekać, zwłaszcza kiedy mówimy o krajach no, takich jak Korea Północna, która jest dyktaturą i o której bardzo mało wiemy, więc na pewno pewne postępy zostały dokonane. Znaczy to w ogóle, że dwóch przywódców Korei Północnej i Południowej się spotkali, że się ściskali, że się uśmiechali, to jest zawsze postęp do przodu. To, że prezydent Trump ma się spotkać z prezydentem Korei Północnej i no mam nadzieję, że również Korei Południowej, no bo to jednak nie powinny być tylko dwustronne spotkania, też jest bardzo... Prezydent z prezydentem albo prezydent z dyktatorem, ale nie będziemy wchodzić w szczegóły. No więc właśnie, to już pierwsze zaniepokojenie wśród no właśnie neokonserwatystów amerykańskich jest to, że prezydent Trump nazwał przywódcę północno-koreańskiego człowiekiem honoru. No my akurat w Polsce i znając polski język wiemy, kto kogo nazywa człowiekiem honoru, ale jednak dla Amerykanów to było szokiem, że nawet nie tylko po podpisaniu jakiegoś porozumienia okrągłego stołu czy kwadratowego stołu, ale po prostu po wymianie informacji, że będzie spotkanie, prezydent Stanów Zjednoczonych nazywa dyktatora, który pewnie jest generałem, domyślam się, człowiekiem honoru. No to jest przesada. W Korei Północnej są ciągle więźniowie, jest masa nierozstrzygniętych spraw, a pojawiła się też wiadomość, która, jak można powiedzieć, wyciekła, znaczy będzie opublikowana w bardzo poważnym piśmie geofizycznym czy geologicznym, o tym, że niewykluczone, że Korea Północna tak bardzo chce pokoju czy jakiegoś porozumienia z Zachodem, nie tylko ze względu na panujący tam straszny głód i nędzę, ale również ze względu na to, że prawdopodobnie będą wycieki, czy będą, że nastąpi odkrycie tego, że z Korei Północnej wychodzą chmury napromieniowane. Chodzi o coś takiego, że taka znana ludziom, którzy się tym zajmują, góra w północnej Korei była miejscem, w którym Koreańczycy, no oczywiście z pomocą Chin, dokonywali różnych prób nuklearnych i ta góra się po prostu po kolejnej próbie, która była gdzieś w listopadzie czy w grudniu, zawaliła. I nie jest wykluczone, że w tej chwili już Chiny czy Korea Południowa odczuwają skutki tego, że wychodzą, wyciekają, nie wiem jak się używa czasownika do tego, więc i że Korea Północna musiała wstrzymać swoje badania i wybuchy próbne, ponieważ nie ma innego wyboru, nie ma gdzie tego robić, a poza tym nie wykluczone, że będzie potrzebowała pomocy Zachodu, tak jak i Związek Sowiecki w 1986 roku po wybuchu w Czernobylu. Inną jeszcze rzeczą, która jest być może skłania Koreę Północną do tego, żeby zacząć jakiś dialog, właśnie poza tym, że panuje tam straszna nędza i ten wybuch, załamanie się tej góry, jest to, że po prostu XXI wiek również powoli wkracza do Korei i Korea Północna musi mieć jakieś komputery i niestety dla nich dostęp do tych komputerów ma coraz więcej ludzi. Nawet jeżeli one są w biurach, urzędach państwowych. Pamiętajmy, że na przykład w Polsce też było w ten sposób, nie wiem, 30-40 lat temu, że tylko niektórzy ludzie mieli dostęp do informacji,
do biuletynów specjalnych, do powielaczy i mimo to w momencie, w którym zaczęła się już jakaś pojawiać ich większa liczba różnych, no, zaczęło to przeciekać. Nawet nie, jeszcze zanim powstała płaca podziemna, informacje przeciekały do ludzi poprzez no, różne kanały nieoficjalne. I to samo grozi w tej chwili Korei Północnej, która boi się wybuchu społecznego, boi się tego, że no, telewizja jest kontrolowana, ale radio nie jest kontrolowane i że ludzie mają odbiorniki, tak jak kiedyś mieli w Związku Radzieckim, które mogą tak przemontować, żeby usłyszeć z Korei Południowej. Nasze radio też nie jest kontrolowane i tutaj jest dobrze pod tym względem. To jeszcze jedna rzecz. Prezydent Donald Trump wspomniał Polskę w rozmowie z Angelą Merkel. Jakie wnioski, jakie przemyślenia na ten temat? Prawdę mówiąc, nie widziałam nic na ten temat, dlatego że... Było to na koniec spotkania, już takie ostatnie rozmowy i pan prezydent Donald Trump powiedział, że no, są takie kraje, które rozumieją to, że Amerykanie mają na sobie bardzo... Na Amerykanach ciążą wielkie wydatki związane z utrzymaniem pokoju, utrzymaniem NATO. No i jest taki wspaniały kraj jak Polska, który płaci więcej niż trzeba właśnie na NATO, na obronę. A są kraje takie jak Niemcy, które tego nie rozumieją. I wtedy... No więc ja akurat muszę powiedzieć, że prasa, nie można liczyć na prasę amerykańską, żeby podawała takie... No, muszę powiedzieć szczegóły, czy no istotne, ale jednak szczegóły. Natomiast bardzo się cieszę, że jednak od czasu do czasu i to niestety, dla mnie niestety, bo nie przepadam za prezydentem, gdzieś to za sprawą prezydenta Trumpa, ale też trzeba zwrócić uwagę, że ostatnio w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie było kilku ministrów, w tym minister obrony, minister szkolnictwa wyższego, wicepremier też, i że odbyły się różne spotkania i podobno najbardziej udane były te w Pentagonie, gdzie no Pentagon nie jest miejscem, z którego pochodzą różne informacje, prawda, na temat mody czy humoru kogokolwiek, ale wiadomo, że Pentagon bardzo sobie ceni współpracę z Polską i że podawane zresztą ponad rok temu znowu, jak powiedziałby prezydent Trump, fake news, czyli nieprawdziwe wiadomości, że Pentagon waha się, czy dalej, czy będzie bronił Polski, gdyby napadł, na Polskę napadła Rosja. No, było całkowitą bzdurą. Muszę powiedzieć, że byłam zupełnie zdumiona, że nie było oficjalnego dementi ze strony polskiej co najmniej. Więc bardzo dobrze, że prezydent Trump zwrócił na to uwagę i myślę, że też warto, żeby różne inne instancje amerykańskie, Departament Stanu przede wszystkim, zaczął patrzeć na Polskę troszkę inaczej niż poprzez perspektywę Washington Post, która jest perspektywą, o czym pisałam, o czym mówię, zafałszowaną. I też muszę dodać, że dzisiaj byłam bardzo no, nieprzyjemnie zaskoczona. Mam taki ulubiony program, nazywa się Homeland, Ojczyzna, to jest szpiegowski, w którym rzeczywiście Rosjanie byli fatalnie, to bardzo, znaczy bardzo dobrze z naszego punktu widzenia, czyli przedstawienie jako ludzie, którzy ingerują w politykę amerykańską. No nie chcę dawać, jeżeli ludzie oglądają Homeland i go jeszcze nie widzieli, więc ostatni odcinek był dzisiaj. I niestety, muszę powiedzieć, że znowu to się jakoś przeciekło, nie wiem, z Washington Post, pani prezydent Kim w serialu Homeland mówi właśnie, że musimy bronić demokracji, bo zanim się rozejrzymy, to będzie tak strasznie jak w Nikaragwie, na Węgrzech, w Polsce, w Wenezueli i coś tam jeszcze. Wiedziałam, że to jest skandaliczne zupełnie i być może część tej opinii publicznej, która zajmuje się wyłącznie sprawą stosunków polsko-żydowskich, powinna jednak zająć się Polonia amerykańska tym, żeby protestować również takie przeciwko serialowi w Homeland, oglądanych programach. To jest, zawdzięczamy oczywiście tym, którzy opowiadają na Zachodzie o tym, jak jest źle w Polsce, między innymi wspomniana przez panią pani Applebaum, stara się usilnie taką właśnie atmosferę, informacje
przekazywać no nawet nie w Ameryce. Bo to są osądy, które nie mają, które po prostu są powtarzane nawet tymi samymi zdaniami przez różne osoby, które później w sposób powtarzają panią Applebaum, a sami nie mają pojęcia, o czym mówią. Tak, ale wiadomością tygodnia było uchwalenie przez Kongres ustawy numer 447. To ustawa senacka, ustawa, która upoważnia Departament Stanu do monitorowania sytuacji, w jakiej znajduje się mienie, jak to tam nazwano, pożydowskie, bezspadkowe. To mienie ma być przekazane w myśl tej ustawy organizacjom, światowym organizacjom, które zajmują się wsparciem osób pozostałych po Holokauście, które zajmują się edukacją po Holokauście oraz które przeznaczą to mienie na inne cele, co mi się najbardziej spodobał ten trzeci punkt, bo rzeczywiście jakie mogą być tutaj inne cele, wyobraźnia podpowiada. No i są, w Polsce są dwa zdania. Jedno zdanie jest takie, że jest to bardzo niebezpieczne i będziemy teraz atakowani. 20% nieruchomości w Polsce może być celem tych roszczeń, a drugie takie, że w ogóle nic się nie stało, nie ma problemu, to jest tylko wewnętrzne prawo amerykańskie. No i logika podpowiada, że rzeczywiście trudno podejrzewać, że prawo było przepychane przez tyle lat prawem, lewem, taką furtką i owaką, ogłoszone w dziwny sposób, prawdopodobnie bez kworum przez kongres i że to wszystko po to, żeby nie miało to żadnego efektu. No więc ja się jednak bardziej przychylam do tego drugiego zdania, ponieważ przechodzi tyle uchwał przez kongres, przez Izbę Reprezentantów i Senat, które potem nie są w żaden sposób nie nadaje im się prawnego charakteru. Znaczy to jest prawo samo w sobie, ale słowo monitorowanie właściwie nic nie oznacza, ponieważ na przykład kiedy jeszcze istniał i Związek Radziecki, a później różne postsowieckie kraje autorytarne, bez przerwy przepychano ustawy i żeśmy też uczestniczyli w tym, stwierdził mi, żeby Departament Stanu monitorował stan praw człowieka, a to w Azerbejdżanie, a to w Armenii, a to na Białorusi. To monitorowanie sprowadza się bardziej do politycznych decyzji, z których nic nie wynika tak czy owak. Natomiast w sprawie tej ustawy, o której pan mówi, to nie jest mowa, że ta własność, która po pierwsze nie jest określona, bo cała ustawa jest bardzo, bardzo niedookreślona, ale nie mówi, że własność ma przejść, tylko może przejść, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, którą ja bardzo często podkreślam, właśnie głównie w rozmowach z panem redaktorem, to jest to, że nie mówimy o 20% mienia czy nieruchomości, które są dziś w Polsce, tylko około 20% nieruchomości ziemi, które w dużej mierze są ciągle za obecną granicą polsko-ukraińską, polsko-białoruską, być może też polsko-rosyjską, czyli w obwodzie kaliningradzkim. Ja myślę, że w tym momencie ta sprawa raczej powinna być w rękach Departamentu Stanu i polskiego MSZ-u. Natomiast ja bym jednak zwróciła uwagę mediów i uwagę opinii polonijnej na właśnie to, że Polska jest coraz bardziej przedstawiana jako kraj, w którym nie ma demokracji, w którym, nie wiem, za rogu wygląda faszyzm, wyszczerza zęby, antysemityzm i tak dalej. I to dużo bardziej zaszkodzi Polsce, ponieważ z tym będą się wiązały właśnie różnego rodzaju wzajemne popieranie się, to znaczy popieranie się różnych głosów w Parlamencie Europejskim, z różnymi głosami w Stanach Zjednoczonych i moim zdaniem naprawdę jest w tej chwili bardzo prosto, łatwo przedstawić, że w Polsce nie ma czegoś takiego jak załamywanie demokracji, powrót faszyzmu, nadmiar antysemityzmu czy czegoś takiego. Natomiast nie warto moim zdaniem całej energii poświęcać na ustawę, która być może wejdzie w życie, a być może nie wejdzie w życie. Zobaczymy w ciągu najbliższych kilku dni. Rzeczywiście powszechna i popularna opinia o Polsce jest fatalna, nakręcana przez właśnie takie media jak Washington Post i całą tą poprawno-polityczną stronę, nie tylko w Stanach, ale i w Europie. No, zobaczymy. Irena Lasota z Waszyngtonu, bardzo serdecznie dziękujemy.
dziękuję, dobrego dnia. I rozumiem, że dzisiaj zaczyna się 10-dniowa majówka w Polsce, tak? Zaczęła się w piątek, jeżeli dobrze policzyć, bo rzeczywiście jutro jest święto pracy, które świętujemy w ten sposób, że nie pracujemy, przynajmniej niektórzy, w 3 maja mamy wspaniałe święto narodowe. Jak pani była w Polsce, to na przykład na Placu Teatralnym Jan Pietrzak organizuje poloneza i można się ustawić w pary i przetańczyć o godzinie 15 na Placu Zamkowym. Polonez. No niestety, mam nogę uszkodzoną, więc nie mogę to za rok trzeba wyleczyć i koniecznie obowiązkowo się pojawić. I do kiedy będzie trwał ten cały weekend? Do 10 maja czy wcześniej? No nie, no weekend to jak weekend? No zaraz zobaczę, rzucę okiem na kalendarz. To jest święto zwycięstwa, nie? Tak, ale ja właśnie szczerze mówiąc nie wiem, czy my świętujemy 9 maja ciągle jeszcze. A. Chyba nie. Takie mam wrażenie, bo z drugiej strony co to za zwycięstwo było? No ja wiem, tylko że mnie ktoś mi powiedział, że w Waszyngtonie pod ambasadą rosyjską zbierają się podobno co roku weterani. A pod rosyjską to zupełnie co innego. To oni rzeczywiście wygrali. Natomiast no my to tak średnio, szczerze mówiąc. Takie są teraz. Ja tylko mówię, że wybieram się zobaczyć, czy rzeczywiście będą maszerowali z portretami Stalina i wtedy opowiem to w Radio Wnet. Wspaniale. To jesteśmy umówieni w takim razie. Kłaniamy się pięknie. Świetnie. Irena Lasota z Waszyngtonu. My, proszę Państwa, zmieniamy tematykę, ale zapowiemy ją, że tak powiem, muzycznie. Radio Wnet, www.wnet.fm